Nie będzie automatycznego podejścia, każdy przypadek będziemy analizować osobno. Tak o planowanych redukcjach w administracji mówiła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W sierpniu media informowały, że redukcja etatów w administracji ma wynikać z planowanego zmniejszenia liczby resortów. Pracę miałby stracić nawet co piąty urzędnik państwowy. W każdym i w moim resorcie, w instytucjach mi podległych, jest wiele tak zwanych martwych etatów. Etatów, na które budżet państwa przewiduje uposażenie w kolejnych projektach budżetowych, a które nie są zapełnione. Jeśli nie są od dłuższego czasu, to prawdopodobnie nie są potrzebne. Wicepremier Jadwiga Emilewicz była pytana o to, czy w pierwszej kolejności pracę stracą osoby w wieku emerytalnym. Wydaje się, że i też tak jak powiedziałam, nie arbitralnie i nie każdy i nie automatycznie, ale te miejsca, które są dzisiaj potrzebne przede wszystkim tym młodszym ludziom, którzy zaczynają, którzy wchodzą na rynek. Myślę, że to takie partnerstwo pokoleń będzie zrozumiałe. Jadwiga Emilewicz zastrzegła, że projekt budżetu na przyszły rok nie obejmuje redukcji etatów w administracji centralnej.